Cześć, ja jestem Andron i postanowiłem dzisiaj się zmierzyć z quizem, jaki Plerium nam zafundowało. Co ciekawe są w nim naprawdę niezłe nagrody. Fajne jest też to, że możemy podchodzić do niego wielokrotnie. Nagrody dostaniemy tylko raz, ale nie ma problemu. Możemy spróbować swoich sił kilka razy. Ja jeszcze nie wiem, jakie są pytania. Specjalnie unikałem spoilerów, nie chciałem psuć sobie niespodzianki, więc nie przedłużając. Zaczynajmy. Pytania dotyczą czempionów. I widzę, że musimy zgadnąć jaki to czempion patrząc na obrazek. Tutaj akurat pytanie dotyczy Staltusa i, i chodzi o to, jaka czaszka zdobi jego hełm. I jeśli dobrze, mi się wydaje, będzie to Drake Próbuję sobie przypomnieć, innych czempionów, na pewno nie jest to Roxam. Obstawiam Draco Zobaczymy, czy miałem rację. Zapewne, a tak, odpowiedź poprawną dostajemy od razu po każdym pytaniu. To też fajne, czyli udało mi się tutaj. Och, tutaj mamy Lord Championa. Ten champion dorastał w świecie przemocy. Kampania przeciw Banner Lordsom. To mi się kojarzy z od, pierwszym odcinkiem naszego animowanego serialu, więc domyślam się, że tutaj będzie chodziło o Galeka. Tak, tutaj myślę, że na 100% chodzi o Galeka. Zgadza się, lecimy dalej, jest nieźle. Tym razem opis czempiona. Tak, tutaj akurat nie ma wątpliwości o kogo chodzi, ponieważ wień z maliczką sugeruje tylko i wyłącznie jednego czempiona. To pytanie było dość proste. Ok, teraz skill, który ma czempion. A to mi wygląda z daleka na Sifi. Aczkolwiek nie mam Sifi, więc nie używam tego skillu. Przeczytałem jeszcze raz, czyli atakuje jednego przeciwnika. 80% szanse na sleep na jedną turę, jeśli turn emitter jest większy lub równy 50%. I nie może być resistent. Zdecydowanie brzmi jak SIFI. Poza tym leczy. Tak jest, tutaj SIFI. Zgadza się. Champion, tak. Tym razem jego kontur widzimy. Jest to Eitel z daleka, bez wątpliwości. Ok. No, idę jak burza. Ok. I tutaj zajerzę do chińskimi klimatami. Wygląda to mi jak panda, zwłaszcza ta łapka gdzieś tam na latarni. Więc tutaj obstawiam bambusa. Yoshi też mógłby pasować, ale ta łapa na latarni. Zdecydowanie bambus. Ostatnie siódme pytanie. O, to jest świetny skill naszej tutaj czyścicielki fal, czyli ach wleciało karma Bern. Oczywiście doskonały skill, czyli Sir. No muszę przyznać, że nie spodziewałem się, że mi aż tak dobrze pójdzie. Może nie były aż tak bardzo trudne, no ale jednak wymagają znajomości gry. Muszę przyznać, że bardzo mi się spodobała ta inicjatywa. Nagrody też są doskonałe, więc tutaj wielkie brawa dla Plerium. Podzielcie się w komentarzach, jak Wam poszło. Ja wkleję za chwileczkę tutaj swój UM number i wyślę zgłoszenie do Plarium i będę czekał razem z Wami na nagrody. A z mojej strony na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć! I mam jeszcze dla Was mały suplement. Okazuje się, że kiedy spojrzałem na safar wiązującego również ten sam test, ma on inne pytania. Czyli pula pytań jest całkiem spora, więc być może Wy również mieliście inne pytania. Także podzielcie się koniecznie w komentarzach, czy któreś z nich sprawiły Wam trudność. I jeszcze raz, dzięki, cześć!